Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam krótki trening na poprawę czasu reakcji, na szybkość czasu reakcji. Wykorzystamy do tego aplikację na smartfona. W dzisiejszych czasach wszyscy mamy smartfony. Aplikacja nazywa się Switched On. Jest do pobrania bez problemu ze sklepu z aplikacjami. Za chwilę przejdziemy do omówienia poszczególnych elementów tej aplikacji. Natomiast w tej chwili kilka słów o czasie reakcji. Czas reakcji to składowa kilku elementów. Naszego postrzegania, naszego przetwarzania tego, co widzimy i szybkości wykonywania danej reakcji. Czyli nasze oczy muszą najpierw zauważyć to, co nas stymuluje do działania, nasz mózg musi to przetworzyć i przekazać do wykonania naszym mięśniom. Wtedy podejmujemy działanie. Tak prezentuje się nasza aplikacja. Tutaj macie nazwę. Po zalogowaniu się, po założeniu konta klikamy i mamy do wyboru kolory, kierunki lub cyfry. Na potrzeby tego treningu ja zaznaczam dwa kierunki i cztery cyfry i przechodzimy dalej. Wybieramy czasowy trening, ustawiamy czas wyświetlania danego stymulatora oraz czas odstępu między następnym elementem i przechodzimy dalej. Tutaj mamy trening na zasadzie rundowej. Tutaj ustalamy rundy i na czasowy. Jeżeli ćwiczycie sami, polecam ćwiczyć na ilość rund. Wybierzmy sobie przykładowo 10. Jeżeli chcecie ćwiczyć bez limitu czasu, zaznaczamy ten kwadrat. Jeśli chodzi o czas, dobrze tą opcję ustalić, jeżeli będziecie ćwiczyć z kimś, kto będzie sprawdzał, czy dobrze zaznaczacie. Przejdziemy dalej. Mamy podsumowanie tego, co wybraliśmy i możemy jechać dalej. Odliczamy i zaczynamy wyświetlać stymulator, czas reakcji, stymulator, czas reakcji, stymulator, czas reakcji i tak dalej. Oczywiście stymulatory są wyświetlane w trybie losowym. Jak widzieliście w tym krótkim filmiku, aplikacja jest bardzo prosta, nie ma tam nic trudnego do ustawiania, natomiast chciałbym zwrócić na kilka elementów uwagę. Jeśli chodzi o wybieranie czasu, musicie pamiętać o tym, że im krótszy czas wyświetlania danego symulatora i im krótszy czas przerwy między danymi elementami, będziecie mieli bardzo mało czasu na zareagowanie, więc dajcie sobie czas na to, żeby się tego nauczyć, przyzwyczaić się. Oczywiście chodzi o to, żeby ten czas skrócić maksymalnie, ale na tyle, abyście mogli wykonać to ćwiczenie prawidłowo. Jeżeli dacie zbyt krótki czas, nie będziecie w stanie wykonać ćwiczenia i zauważyć następnego elementu, który będzie Wam wyświetlany. Jak zobaczyliście, ja wybrałem dwa kierunki na potrzeby tego ćwiczenia i cztery cyfry. Możecie wybierać cyfry od 1 do 8 i pamiętajcie, że nie musicie ich ustawiać również w kolejności rosnącej. Może być kolejność malejąca, czyli od, w moim przypadku od 4 do 1, może być układ mieszany. Możecie ustalić sobie zasady, że jeżeli wyświetlana jest liczba 1, zawsze dotykacie liczby o 1 więcej lub o 1 mniej, jeżeli będzie liczba 4, 5 lub 8. Tak? Możecie dotykać liczbę parzystą w momencie, kiedy jest wskazywana liczba nieparzysta. Jakby dowolność tego ćwiczenia i jego interpretacji jest szeroka. Tak samo z kierunkami. Jeżeli ustawicie sobie kierunek w górę, no to może to być wyskok. Może to być wystawienie ręki w górę. Jeżeli będzie kierunek w dół, możecie zrobić przysiad lub pompkę. Wtedy pamiętajcie, że czas odstępu między ćwiczeniami, między elementami musi być odpowiednio dłuższy. Za chwilę przejdziemy do prezentacji tego ćwiczenia. Tak jak mówię, ja wybrałem dwa kierunki i cztery cyfry, aby tylko zasugerować Wam, pokazać Wam, jak to mogłoby wyglądać. Przejdźmy do ćwiczeń. Dobrze, przejdźmy teraz do prezentacji w krótkiej formie tego ćwiczenia. Mam nadzieję, że praca z tą aplikacją da Wam trochę przyjemności. Pamiętajcie, że dla Wam każdy czas reakcji jest bardzo ważny, ponieważ to jak szybko jesteśmy w stanie zauważyć daną sytuację, jak szybko jesteśmy w stanie na nią zareagować, pozwala nam być skutecznym w swojej pracy. Także przejdźmy do ćwiczenia. Tak by to wyglądało.
tylko 10 powtórzeń, natomiast wy to ustalacie według własnych upodobań, tak jak prezentowałem wam w filmiku, może to być również czas waszego treningu, możecie zrobić w formie rywalizacji. Osoba, która będzie z wami ćwiczyć, sprawdza, czy to, co zostało wyświetlone na aplikacji, jest przez was właściwie wskazane. Bawcie się dobrze i pamiętajcie, że ten czas nie zwalnia was obowiązku trenowania. Trzymajcie się.